Dawno, dawno temu przypłynęły z Atlantyku do Bałtyku dwie siostry, Syreny. Piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Ja, Syrena, w gdańskich skałach się zasiedliłam i w Kopenhadze dalej żyłam. Ja zaś do portu gdańskiego wpłynęłam i w górę rzeki Wisły płynęłam. Nie wiem, ale piękna to istota, tylko strasznie nam sieć miota. Musimy zostawić ją w spokoju, bo ona nas nie widzi. A ryby nam uciekają! A my, zwykli ludzie, nic nie możemy począć, bo to istota inna niż my. Piękna. Pięknie tu, ale płynąć dalej trzeba. Kupiec także zobaczył tę piękną istotę, więc rzekł: na tym stworzeniu wiele pieniędzy zarobię, więc wezmę ją sobie. Zmęczona płynięciem, na kamieniu spoczęła, kupiec z chwili skorzystał i pojmał ją. Dlaczego to robisz, człowieku poczciwy? Nie jestem poczciwy, tylko pieniędzy chciwy. A jutro na jarmarku twoja chwila będzie, więc prezentuj się ładnie, ty moja istota. I uwięził ją w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Syreny usłyszał młody parobek. Co to za śpiewy? Piękny śpiew tu słyszę, lecz to płacz błagalny. Muszę tę sprawę zbadać natychmiast. Pobiegł ile sił i tchu miał w nogach. Co się stało istotą o niebiańskim głosie? Pomóż mi, człowieku młody, bo brak mi wody, a kupiec tak chciwy wystawić mnie na jarmarku chciał. Młody parobek pobiegł po przyjaciół, by Syrenę z szopy uwolnić. Wszedł parobek i uwolnił związaną Syrenę. Dziękuję wam, kochani. Od dziś po wsze czasy, gdy mojej pomocy potrzebować będziecie, zawołajcie, a ja przybędę. Syrena z wdzięczności za to, że mieszkańcy stanęli w jej obronie, obiecała im, że w razie potrzeby mogą liczyć na jej pomoc. I dlatego warszawska Syrenka jest uzbrojona. Ma miecz i tarczę dla obrony naszego miasta. Tak głosi legenda. Nie wiadomo jednak, skąd Syrena wzięła się w herbie Warszawy. W każdym razie była w nim już od drugiej połowy XVI wieku. Tylko, że wtedy Syrena była stworem z tłowiem ptaka, rękami, ogonem ryby i ptasimi nogami zakończonymi pazurami. Prawdopodobnie średniowieczni mieszkańcy miasta nasłuchali się opowieści o dziwnych stworach żyjących w zamorskich krainach, a opowieść o Syrenach szczególnie im się spodobała. Wystąpili Aniela Bosak, Nikodem Bosak, Zuzanna Materkowska, Barbara Szajowska, Alicja Szumilek, muzyka. Scenariusz Zuzanna Materkowska, zdjęcia Marta Materkowska, Maciej Materkowski, Mateusz Bosak, montaż Mateusz Bosak, czytał Nikodem Bosak.